Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem omówimy sobie wariometr, jak zapowiedziałem wcześniej. Omówiliśmy już sobie wcześniej żyroskopowy wskaźnik kursu, prędkościomierz, wysokościomierz. Dzisiaj bierzemy wariometr. I tak, co ona tutaj pokazuje? Ono pokazuje nam prędkość pionową, czyli prędkość, z jaką się wznosimy albo opadamy, i jak mamy tutaj napisane, jest to prędkość w stopach na minutę, a podziałkę musimy sobie pomnożyć razy 1000. I tak, górna część pokazuje zbijanie, dolna część pokazuje zniżanie lotu. I jeżeli, no tu jest poziom 0, tak? Poziom 0, czyli nie wzbijamy się, nie opadamy, jesteśmy, czy też lecimy poziomo. Jeżeli wskazówka idzie w górę i na przykład pokazuje nam jedynkę, mnożymy razy 1000, czyli jesteśmy, czyli wzbijamy się z prędkością 1000 stóp na minutę. No i tak dalej, dwójka, 2000 stóp na minutę i tak dalej, maksymalnie do 4000 stóp na minutę. No i podobnie ze zniżaniem lotu, 1000 stóp, 2 i tak dalej. Normalnie operujemy mniej więcej od 2000 stóp na wzbijanie i 2000 na zniżanie. Tak gwałtownie jak 3000 czy 4000 nie powinniśmy się wzbijać czy zniżać lotu. No jest to takie, powiedzmy, nienormalne zachowanie podczas lotu tym samolotem. Nie jest to samolot akrobacyjny, żeby robić takie strome wzbijanie czy zniżanie. Okej, co jeszcze? Co jeszcze może? Jak działa taki przyrząd? Oczywiście on też działa na mierzeniu różnicy ciśnienia atmosferycznego. No, w zasadzie podobnie jak wysokościomierz, który mówiłem w poprzednim odcinku, więc nie będę się tutaj rozwijał. I powiem Wam, że właśnie jest to bardzo fajny przyrząd, który jest bardzo czuły i zawczasu nam jest w stanie pokazać tendencję samolotu, czy samolot jakby nabiera tendencji do wznoszenia czy do opadania. Wychwycimy to dzięki wariometrowi dużo szybciej niż patrząc tylko na wysokościomierz. No, na przykład załóżmy, że będziemy się wzbijali 2000 stóp na minutę. No i po prostu prędkość, wysokościomierz będzie nam ciągle pokazywał, tak, tak wskazówka będzie szła do góry, że nabieramy wysokości. No i super, ale na przykład na wariometrze możemy już zobaczyć, że ta wskazówka z tych dwóch tutaj tysięcy zacznie nam powoli się obniżać. A na wysokościomierzu ciągle będziemy widzieli, że się wzbijamy, tak? Ta wskazówka ciągle będzie szła do przodu i pokazywała coraz wyższe wysokości, ale no możemy tam zauważyć, że wskazówka wysokościomierza będzie już troszkę wolniej się wzbijała, ale tu wychwycimy to dużo szybciej, tak? Że ta wskazówka będzie opadać, czyli że samolot zacznie coraz wolniej się wzbijać, aż w końcu może przekroczyć zero i zacząć się zniżać. Na wysokościomierzu wychwycimy to już przeważnie, jak wskazówka nam stanie w miejscu i zacznie się cofać. Tutaj także wychwycimy to dużo szybciej, więc możemy szybciej zareagować i na przykład dalej podnieść noc, żeby dalej się wzbijać te 2000 stóp na minutę na przykład. Także bardzo fajny, czuły przyrząd, który nam pokazuje no, też poziom lotu i tendencję samolotu, czy samolot będzie się wzbijał, czy też zniżał lot. I też właśnie używam go do wytrymowania, wyważenia samolotu, tak aby na przykład utrzymywał dany poziom lotu, czy daną prędkość wzbijania, czy opadania się. Dobrze, to tyle o wariometrze i do zobaczenia następnego odcinka, gdzie omówimy sobie oto ten tutaj przyrząd, czyli żyroskopowy wskaźnik kursu. Także na razie, cześć i do następnego.